Zasłoniwszy się dobrze tarczą, z nastawioną kopią puścił się pełnym galopem Rosynanta i uderzył na pierwszy z brzegu wiatrak. Cios w skrzydło wymierzył. Tymczasem wiatr obrócił je tak gwałtownie, że kopie złamało w kawałki, zaś konia i rycerza porwało i odrzuciło mocno poturbowanych precz na pole. Sancho Panza, zbliżywszy się, spostrzegł, że Don Quixote poruszyć się nie może, tak ciężki był upadek jego i Rosynanta. Dawniej tam straszyło i obecnie chyba też straszy. Nie ma dostępu, ludzie w ogóle, to jakby jakieś skarby tam się znajdowały. To jest wybudowane, odnowione w ogóle, a my w ogóle nie wiemy, co tam się znajduje i jak to wewnątrz wygląda i dla kogo to w ogóle jest. My o tym w ogóle nie wiemy. Wersje krążyły różnego tam rodzaju od sąsiadów, że tam przeszkadza, że straszy, że tam jakieś wojsko chodzi, że ten właściciel się ukazuje, także ludzie bali się tam nawet blisko podchodzić wieczorami. No ale to wszystko może być bujda. Przyjeżdżają tam ludzie, zamykają samochody, zamykają się, następnego dnia wyjeżdżają i koniec, nikt ich nie widzi, w zamknięciu są po prostu. Nie byłem tam obecny, ale prawdopodobnie, że wygląda komfortowo. Od razu zrobiono drogę. Po co? Chyba dla tych samochodów, żeby im się nie potłukły po dziurach. Ale rolnik się może dalej tłuc, nie?